Nareszcie, widzowie, nastał ten dzień. Oficjalnie zdobyłem największą ilość dropów i oczywiście wezmę anielskie dropy, bo bardziej interesuje mnie ten Edgar. Może się uda, widzowie, trafić, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba z dzwonem. To jest kolejny raz, kiedy biorę udział w konkursie i tym razem, jak widzicie, jestem tutaj pierwszy, widzowie, także udało się 20 dropów wrzucić. Grałem Frankiem, wszystkie mecze grałem Frankiem, jeden przegrałem, więc generalnie Frank jest mega OP na ten tryb, no bo naprawdę to, jak on potrafi przytrzymywać te demony, które lecą, te minionki pod wieżę, no to jest cudowne. Dodatkowo zbieranie, wiecie, tych wszystkich amuletów, żeby spawnować jak najwięcej demonów, no to naprawdę najlepiej, bo po prostu ciężko go zabić. Także ziomek jest mega OP i przegoniłem Erika tutaj pod koniec. Mogłem zostawić 13, byśmy mieli chyba razem po 20, ale wiecie, tak uznałem, że będę taki demon, bo chyba wtedy byłem demonem, już sam nie pamiętam. No i 14, widzowie, tutaj wygranych 20 dropów. Bierzemy oczywiście anielskie, chociaż demoniczne też kuszą, ze względu na to, że jest tam na przykład taka piękna Willow, nie? Taka demoniczna Willow jest tak ładna, że po prostu, widzowie, aż chce się brać, no ale generalnie wolę tutaj te anielskie spróbować trafić Edgara. Oczywiście troszkę już skinów anielskich dostaliśmy. O, tutaj troszkę dłużej, ale widzowie, co z tego będzie? 200 kredytów, dobra. Też spoko, bo odblokowujemy postać, nie? Więc nie będę tutaj jak najbardziej w żaden sposób marudził. Ikona gracza, taka piękna tutaj księga, dobra. No nic takiego niesamowitego, bo ikony gracza to już mam ładne. No nie potrzebuję, taka prawda. No na pewno nie potrzebuję jakiejś księgi, kto by to ustawiał. Mamy 100 monet, widzowie, kolejne 100 monet. Dobra, dawaj, dawaj Edgara, stary. Ostatnio otwierałem sam, poza nagraniem, i już myślałem, że będzie Edgar, bo tak długo otwierało. No ale widzowie, niestety Edgar to nie był. Znowu mamy troszkę dłużej, ale to nie na tyle dłużej, żeby dostać skina. Mamy tutaj gracza, jakiś tam, nie wiem, emotkę, nie pamiętam jak to się nazywa. Kolejny raz, widzowie, troszkę dłużej, mamy 200 błyskotek. Błyskotki akurat okej. Jakby błyskotki mnie cieszą, bo błyskotki są naprawdę fajne. Tutaj kolejne, dobra. I tutaj, widzowie, niestety lipa totalna. 100 błyskotek, znaczy to już lepiej. Bo jak 100 monet to lipa, jak błyskotki, jak podwajacze PD to okej. Chociaż to teraz już mam zrobiony karnet, więc tak bez sensu. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj dłużej. No dawaj dłużej, stary, chociaż jednego skina. Mamy ikonę gracza kolejną, dobra. I ciekawe, jak już wszystkie ikony gracza trafię, to co dalej będzie tak naprawdę? O, widzowie! Rośnie, 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 rośnie! Dawaj, 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 ziomeczku, dawaj, proszę cię, dawaj Edgara, stary! No i nie ma Edgara, widzowie, nie ma. Ale co jest? Okej, i tak jest mega dobrze! Legendarny zadymiarz, widzowie, Cordelius się trafił. Ej, dobra, no nie ma Edgara, rozumiem, nie ma Edgara, ale widzowie, jakby legendarny zadymiarz, no to wiecie, to się mega opłacało, naprawdę się mega opłacało. Kolejna ikona gracza. Tutaj, widzowie, co mamy? 100 błyskotek. Jak widzicie, jakby opłaca się grać w konkursie. Jak wygracie wszystko, to macie, no, tą top 1 macie, to naprawdę mega dużo dostajecie. Oczywiście mogło być lepiej, mógł być skinek i postać, ale widzowie, Cordelius to jest bardzo fajna postać. Już teraz troszkę taka, no nie aż tak mocna jak kiedyś, ale naprawdę, no generalnie, widzowie, to jest kolejna legenda, tak? Czyli mamy 68 na 85 zadymiarzy. 68, także naprawdę dużo. Za chwilkę odblokuję Leona, będzie 69 na 85 zadymiarzy. Później może odblokuję sobie jakiegoś Moe. Zobaczymy, no generalnie chciałbym odblokować wszystko, co istnieje. Nawet jeżeli mam zero pucharów na większości, jak widzicie, no to i tak powoli będę je wbijał, nie? Na przykład kruka wymaksowałem, też by się opłacało w końcu chłopa powbijać troszkę. Nowy konkurs oczywiście, widzowie. No i powiem wam tak, naprawdę, jeżeli chodzi o te dropy, no to staram się je zdobywać jak najlepiej. Gram zawsze tutaj Frankiem w tym konkursie. I jak gram Frankiem, to mi to idzie. Powiem wam tak, po prostu dobrze to idzie. Tutaj ziomek już wbija, tak, już wbija, już ma 20 dropów. Ale pierwszy raz, widzowie, pierwszy raz w życiu tutaj udało się wbić w końcu 20 dropów. Także to jest, widzowie, taki mega, mega odcineczek. No bo tak naprawdę 20 darmowych dropów to, no to brzmi mocno, nie? To jest naprawdę dużo. Jakby sobie na przykład porównać, widzowie, jak mamy te owki, no to słuchajcie, 20 dropów to jest 224 klejnoty, nie? Więc to jest naprawdę bardzo dużo. Nawet mnie aktualnie nie stać na żadne tutaj otwieranko, ale stać mnie na to, żeby na przykład powbijać tutaj kruka i przy okazji zdobyć razy dwa star dropy. Mamy jeszcze możliwość zdobycia 6, widzowie, anielskich dropów, czyli dzisiaj otworzymy, słuchajcie, nie 20, a 26 star dropów. Także lecimy. Te gierki nie będą trudne, no bo wiecie, to są pucharki takie low pucharki. Ja mam bardzo dużo postaci na zerowych pucharkach, na, nie wiem, 100 pucharkach, 300, także generalnie wbijania mam od cholery, no mega dużo, jakby po prostu jakbym wbił, widzowie, do giereczki i tak miał kiedy posiedzieć tak dłużej, to bym cały czas dosłownie wbijał, nie? Tak bez problemu bym cały czas sobie wbijał. W ogóle fajnie, że jak skrzynki biję, to też dostaję tutaj, wiecie, do... O nie, tutaj do bula to nie mogę podchodzić za bardzo. Ja właśnie krukiem jeszcze nie ogarniam dokładnie jak grać, ale no wiecie, tutaj na botach to raczej to nie będzie trudne. Po prostu go rozwalimy na autotapie, no i do widzenia. Fajnie, że wiecie, na skrzynki, jak biję skrzynki, to mam tą umiejętność moją z księgi, która faktycznie działa i... Ujo, jak ty...
Co jest, gościu? Barley jak się odpalił, nie? Dobra, odpaliby się w nią? Cyk, znaczy w nią, to jest nani? Tak, to nani, dobra. Tak sobie, nie, to kiełek, jaka nani? Ej, ja już totalnie, widzowie, nie wiem, nie ogarniam, nie? Co ja gadam w ogóle, jaka nani? Ej, chłop mógł normalnie tutaj ulta użyć, tylko wiadomo, to był bot, więc raczej tutaj takich rzeczy nie robi. Dobra, widzowie, ja, wiecie, nawet nie muszę się skupiać. Ja nawet mogę pomylić kiełka z nani, nie? Nie ma znaczenia. Ale w tych krzakach wyglądał troszkę jak nani. Nie powiecie, że nie. Dobra, może dla mnie tylko, ale naprawdę. Miałem takie wrażenie, że to nani przez chwilę. Nie wiem, czemu takiego robocika zobaczyłem. No ale w sumie kiełek to też taki w sumie dość podobny, nie? No podobni są, można by tak powiedzieć w sumie. Więc kolejne, widzowie, dwa anielskie dropy są nasze. Niestety nic fajnego, więc lecimy po kolejne. Dobra, widzowie, kolejne pucharki, kolejna nagroda w Alei Pucharów. Oczywiście tutaj pięknie odbieramy i lecimy po naszego stardropa, po kolejne dwa anielskie stardropy, żeby trafić Edgara. Może kiedyś się uda, widzowie, chociaż teraz tak myślę, że lepiej by było odpalać te demoniczne, no i spróbować zdobyć tą Willow. No Willow to naprawdę, widzowie, jak była Mariposa Piper, to teraz ja jestem simpem do Willow, nie? Demoniczna Willow, elegancka, naprawdę, mega fajna. No i słuchajcie, podejdziemy sobie do tego Greya i sobie zrobimy coś tak. Odbie, widzi, dobra, cwadziaczku, dobra, masz tam na łeb tym, tą trucizną. Ogólnie, no, Kruk jest fajny, na pewno jest mega fajną postacią. Będę musiał, widzowie, będę musiał go powbijać. Wiadomo, że te postacie legendarne, mityczne, no to już więcej tam robią i wiadomo, że więcej można z tym zrobić. Odpalamy sobie tarczę, żeby pochłonęła połowę, znaczy połowę, 40% obrażeń przez 3 sekundy, także gadżet bardzo, bardzo przyjemny, bardzo przydatny przede wszystkim, no i fajny, nie? Jeszcze mamy dodatkowo tą księgę anielską, która gdy bijemy, właśnie nawet jak bijemy skrzynki, też się zdziwiłem, no to mamy dodatkową tarczę, nie? I to jest naprawdę przepotężne, bo taka tarcza na Kruku tutaj, tu, tam i wiecie, wszędzie ta tarcza, to naprawdę jest mocna. I patrzcie, pyk, skoczyłem mu na głowę, nie? Ej, Kruk jest naprawdę fun to play. Możecie sobie tak skakać na ludzi i dosłownie przepotężne obrażenia robić, nie? Bo możecie tak skoczyć w ten sposób, że na przykład skoczycie, jednego ziomka dobijecie i na drugiego jeszcze skoczycie, nie? Da się tak zrobić. Okej, okay. Zobaczmy hiperkę. No hiperka jak hiperka, nie? Po prostu wszystko podładowane. O, gościu mnie wyłączył, gościu mnie wyłączył. Ej, prawie mnie bot rozwalił. Widzowie, to powiem wam, że tutaj to by naprawdę byłbym smutny, gdyby mnie bocik rozwalił. 60 już pucharków, także jak widzicie, Kruk jest wbijany. Dobra, pierwszy drop i tutaj niestety podwajacze PD. I drugi, widzowie, też no podwajacze PD. No nie wierzę, no naprawdę mega lipa. Dobra, lecimy po ostatnie dwa anielskie dropy. Zobaczymy, czy cokolwiek tutaj odda. Zanim to, to jeszcze otworzymy sobie dropa z karnetu. Dobra. I tutaj mamy rzadki, no nie mamy farta, widzowie, aktualnie szczęścia tutaj nie ma, ale lecimy po kolejne dwa, zobaczymy, co tam się stanie. No jak widać, Kruk daje łapeczkę w górę, wy też możecie dać łapeczkę w górę, bo wydaje mi się, że w ostatnim będzie Edgar. Dobra, widzowie, gramy ostatnią mapeczkę Krukiem na, słuchajcie, zdobycie anielskich dropów. I ogólnie tutaj chyba już gramy na ludzi, to chyba nie są boty, bo no lepiej się zachowują, nie? W sensie ładniej to wygląda. O nie, widzowie, nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze dla mnie. O, bardzo niedobrze, nie, no podszedłem akurat do tej Bibi, nie? Co ja odwalam tym Krukiem, widzowie, nie, najgorzej, ranga 8 plus 1, jeszcze raz gramy, nie ma tak. Słuchajcie, no, nie spodziewałem się, że z jednej strony będzie ból, a z drugiej będzie Bibi i wiecie, dla Kruka, no to lekko przerąbane, jak odpaliłem sobie gadżet, no to też to tak średnio dało. Dobra, widzowie, lecimy. Ja w ogóle odpaliłem gadżet? Chyba odpaliłem, bo czasami mam coś takiego, takiego laga mózgu, że niby odpaliłem, ale tak naprawdę nie odpaliłem. Dobra, odpalmy się w niego, cyk, niech ma tam na głowę. Weźmy sobie troszkę tarczy. Tarcza nam rośnie, bo cały czas mamy trucie. Tutaj nitę, możemy spróbować tą nitę dojechać, wiecie? Bo to w sumie by było całkiem spoko. Dobra, dawaj nita, dojeżdżamy cię. Normalnie i ona tutaj dostanie strutki. Okej, no udało się, widzicie, zależy na kogo trafimy, nie? No bo jednak taki ból i Bibi na blisko, no niestety tak się zgrało, że na mapie byłem blisko nich. Nie miałem gdzie uciec za bardzo. Może jakbym to lepiej przemyślał, to by jakoś to wyszło, no, ale wiecie, no, no nie wyszło, to nie wyszło. Lecimy, kolejny meczek teraz na pewno wyjdzie. I teraz tak, tutaj weźmiemy sobie tą skrzyneczkę. Dobra, kolejna skrzyneczka, power cubic i lecimy, widzowie, po tego klauna, nie? Bo on mnie tutaj denerwuje. Dobra, gościu, dojeżdżam cię. Cyk! I mamy go na łeb, nie? Ten ulcik Kruka jest mega mocny. Jeszcze możecie sobie odpalić tą tarczę na gadżecie, którą mam, no to jest niesamowite. No się wiecie, dla mnie jest to niesamowite. Wy pewnie potraficie go masterować, takiego Kruka, jak ktoś gra długo. A raczej moi widzowie grają długo, prawda? Raczej gracie dłużej ode mnie, na pewno więcej wbijacie ode mnie, bo ja miałem bardzo długą przerwę i pamiętam, że jak wbiłem 15 tysięcy pucharów, no to słuchajcie, o nie, tutaj Bisiek jest, dobra, mamy Miśka. Jak wbiłem 15 tysięcy pucharów, to później miałem taką długą przerwę i widzicie, dopiero mam 19, no i się wbijam 19 teraz, no i byłoby lepiej, gdybym miał jednak tutaj już więcej. Tak, to są już normalni gracze, bo tak teraz sobie patrzę, jak oni biegają, no i faktycznie, no są to normalni gracze. Ja to widzę, że tutaj naprawdę to już wygląda jak prawdziwi gracze. Dobra, ziomek padnie.
My sobie podejdziemy tutaj do tej Willow. Właśnie Willow ma takiego mega skinka demonicznego. Oj, widzowie, mega, mega mi się podoba. Dobra, podejdźmy sobie tak. Poczekamy. Oczywiście tutaj kruk, cyk, cyk, kruczek. Mamy bardzo dużo power cube'ów, także widzowie, powinno być ok. Rozwalamy ją tutaj. Po to, żeby mieć hiper doładowanko. No i dobra, teraz ona może mnie dojechać, oczywiście, więc bierzemy sobie tarczę. Dobra, podejdźmy w sumie do niej. No właśnie problem jest taki, że Willow ma mnie na daleko, nie? A ja nie mam ulta, widzowie, naładowanego. To naprawdę nie wygląda dobrze, ale spokojnie, odpalimy się i cyk. No nawet nie musiałem. Dobra, lewitujemy, widzowie. Jesteśmy w powietrzu, potężny, tutaj potężne szybowanko krukiem. Oczywiście jeden mecz przegrany. Zdarzają się i przegrane, widzowie. Nie ma co płakać. Tutaj troszkę lepszy drop, już myślałem, że będzie skinek, ale mamy 200 punktów dla zadymiarza, okej. I tutaj też myślałem, bo wiecie, bo to jest tak, że macie zwykły, to szybciutko, ten lepszy to tak wolniej, ale jak się kolejny raz odpali na trzecie, jeszcze wolniejsze otwieranie, to już wiecie, że macie coś potężnego, nie? No niestety w tym wypadku aż tak dobrze nie było. Zobaczcie, w ciągu jednego, słuchajcie, odcinka wbiliśmy 100, ponad 100 pucharków na kruku. Bardzo fajnie, bo naprawdę w końcu coś tam się rusza. Mamy tego nowego, słuchajcie, Cordeliusa, też by się przydało go tutaj poulepszać, dlatego ja nie narzekam, jak dostaję punkty za dymiarza. Chociaż bardziej wolałbym dostawać te monety, no bo tutaj ciężko z monetami jest. I ja każdą postać powoli tutaj upgrade'uję, powiecie, no dziwne, upgrade'uję, nawet tym nie gra, ale ja powoli, widzowie, tym gram, bo naprawdę wszystkie powoli wbijam, tutaj jakaś Max, tutaj tym jakby Kenjin też chcę pograć, wiadomo, powoli sobie gram, jak mam czas, słuchajcie, jakby maksymalnej rangi mam tutaj wbitej, już wam mówię, bo generalnie no kiedyś wbijałem, tutaj mi to spadło. Po sezonach, ale patrzcie, jedna Lili, drugi Lary, trzecia Piper, czwarta Jackie, piąta Juju i szósty Frank i prawie Melody, czyli prawie 7 rank maksymalnych na kiedyś, to by było 30 ranga, nie? Więc tak to u mnie wygląda. Oczywiście 35 nigdy nie miałem, przed zmianami oczywiście. No aktualnie to 33, 38, 48, 43, 50 bez problemu, to wiadomo, to akurat nie jest problem. No i słuchajcie, na pewno będę chciał dobić z powrotem Lili, na pewno będę chciał Angelo w końcu wbić na maksymalną, tak samo tego Larego Piper wrócić. Kita przede wszystkim wbić, bo tak mi się podoba ta postać, że kitem będę chciał wbić, widzowie, tysiaczka i chyba się tym zajmę, ale najpierw, zanim zajmę się wbijaniem ponownie tutaj tysiaków, albo jak już byłem gdzieś kiedyś blisko, to żeby w końcu dobić tą postać, to przejdę też na postacie z mniejszymi pucharkami i też je powbijam tak, żeby mieć 20 tysięcy tutaj, nie? Bo chciałbym mieć już 20 tysięcy, wtedy to dla mnie będzie już jakieś takie osiągnięcie, nie? No bo 75 tysięcy to jest chyba max aleja pucharów, później już się wbija tak po prostu, więc fajnie by było po prostu to cały czas pchać do przodu, więc widzowie, znacie moje plany mniej więcej, teraz sobie poza nagraniem wbijam 20 tysięcy i widzimy się w odcinku na 20 tysięcy pucharów. No i oczywiście też staram się wbić postacie kolejne na tysiaczka, albo powyżej. Powyżej też będziemy grali powyżej tysiaka, ale najpierw chciałbym jeszcze powbijać kilka postaci na 1000 i później, albo koło 1000, a później, widzowie, zajmować się wbijaniem tych oto tutaj skrzyneczek. Także plan jest taki, dzięki za obejrzenie tego odcinka, 26 anielskich dropów i fajny Cordelius legendarny. Także fajny opening, bo naprawdę musiałbym wydać mega dużo klejnotów, żeby Cordeliusa dostać, a tak, widzowie, mamy go o wiele szybciej i mamy 68 zadymiarzy. Na takim koncie moim to myślę, że to jest nieźle, więc słuchajcie, naprawdę dobrze to wygląda. No też dużo dało mi kupowanie karnetów, nie? To wiadomo. Mamy też tego pięknego Larego nowego, nie wiem, czy wam pokazywałem, ale mam go już ustawionego. No i słuchajcie, dzięki za obejrzenie, siemano.